Cześć, witam na moim kanale, witam Ciebie oczywiście. Dzisiaj chciałem nagrać krótki materiał odnośnie ogniw LFP. Na samym początku chciałem podkreślić, że nie jestem ekspertem odnośnie tych ogniw i w ogóle nie jestem ekspertem odnośnie ogniw. Mam pewne przemyślenia co do nich. A w ogóle na samym początku, powiedzmy, jest dzisiaj 26 listopada, godzina 13:07, dokładnie jak nagrywam ten materiał. Zresztą zobacz sobie tutaj sam. Widzisz, taka jest godzinka. Dzisiaj mój magazyn naładował się do 95, bodajże chyba do 97%. Pogoda już nieciekawa na dworze. Możesz zobaczyć, jak to wygląda. Z rana było ładnie, a teraz już się powoli tutaj zachmurzyło. Powoli ogólnie kończy się już dzień. Słońce zaszło też praktycznie za te drzewa u mnie. Od strony południowej to jest, także dużej produkcji już nie mamy, ale i tak jakieś 11 kWh ISANy wyciągnęły łącznie z EPWR-kiem. Jeżeli chodzi o biały falownik do kwasiaków, on nam tu chyba doładował coś koło 3 kWh, także wyciągnęliśmy dzisiaj też około 14 kWh. Oczywiście mamy kolejny dzień zaliczony na off-grid, więc jest w porządku. No, także tak po skrócie to dzisiaj wygląda w moim przypadku. A więc wracając do tematu, jeżeli chodzi o tą puszkę, która tutaj się znajduje. W tej puszce, jak wiecie, oczywiście są ogniwa LFP i jeżeli chodzi o te ogniwa LFP, to wczoraj dodałem taki filmik short związany właśnie z tymi ogniwami, z ładowaniem mojego banku i dużo z Was pisało, żeby obniżyć napięcie ładowania, po co ja tak wysoko ładuję. I tu chciałem Wam powiedzieć, że ogólnie nie ładuję mojego pakietu do napięcia wyższego niż 56,4 V, czy tam voltów, jakkolwiek by to odmieniać. Natomiast no wczoraj przy tym napięciu, już przy końcówce naładowania, właściwie 100% już było zaliczone, zauważyłem, że świeci mi się właśnie w magazynie czerwona kontrolka. O, czyli tutaj ta kontrolka od alarmu. Nie widziałem tego w samym systemie Home Assistant, ponieważ nie zwracałem na to uwagi, ale przechodząc tu gdzieś w pobliżu, zauważyłem, że ta czerwona kontrolka świeciła się na magazynie. No i pierwsze co zrobiłem oczywiście, no to podszedłem do komputera, żeby zobaczyć, jak wygląda równość na ogniwach, i zauważyłem, że niektóre ogniwa po prostu uciekły napięciowo od innych. Jak widzieliście na tym wczorajszym filmie, głównie to chodziło o pierwsze ogniwo z mojego pakietu i ostatnie ogniwo, które było, które jest w moim pakiecie. One uciekły. I teraz pytanie, dlaczego tak się stało? Czy ja ładuję magazyn zbyt dużym prądem? Falowniki ustawione mam tu na 40 amperów każdy. Więc w teorii, gdyby słońce dobrze przyświeciło,
to mogą one dać z siebie maksymalnie, mówię o Isanach moich, mogą one dać z siebie tu 120 amperów. Do tego dochodzi regulator EPWR, natomiast on odcinany jest przy napięciu 55,6 V albo 55,4 V z racji po prostu tego, żeby już podczas końcówki ładowania nie brał on udziału w ładowaniu magazynu LFP, ponieważ to już jest wtedy jakby nie do końca potrzebne. Lepiej, żeby te falowniki dostarczały tu tylko i wyłącznie energię do magazynu. No i podczas takiego normalnego właśnie procesu ładowania zauważyłem rozbieżność napięć na poszczególnych, na tych dwóch ogniwach. Tam tych ogniw było więcej, ale te pozostałe dwa czy trzy ogniwa, one miały niewielką odchyłkę. Była ona w tolerancji błędu. I teraz pytanie, co jest przyczyną takiego zjawiska? Czy to, że ładuje magazyn tak dużym prądem, który tutaj moje falowniki mogą dostarczyć? Oczywiście weźcie pod uwagę to, że w aktualnym czasie, jaki teraz występuje, moje falowniki z tej instalacji fotowoltaicznej nie będą w stanie dostarczyć tych prądów. Prąd realny, który tu występuje w tym momencie ładowania w tym układzie, to jest... powiedzmy, że 80, może 100 amperów, jak dobrze przyświeci. Ale to jak dobrze przyświeci. Ale tak jak widzę, to jest około 80 amperów tego prądu. Więc czy to jest zbyt duży prąd ładowania dla tego pakietu? No nie sądzę, dlatego że ogniwa, które mam tutaj zastosowane, a są to ogniwa Eevee 280, model to jest LF280K, to się chyba nazywa w tym momencie V3 bądź V4. Wybaczcie mi, ja nie siedzę w tym temacie, nie zajmuję się tym, mam inne zajęcia, natomiast fotowoltaika jest dla mnie super rozwiązaniem, dlatego w to wchodzę i wszedłem wcześniej. Także no tu dla tych ogniw prąd ładowania taki standardowy, który jest standardowy prąd ładowania to jest 0,5C ogniwa, czyli jak ogniwo ma 280 amperogodzin pojemności, to ja mogę to ogniwo ładować bez problemu prądem 140 amperów, tak? Więc no 80 amper, 140, 80 amperów, 140 amperów, no to tak coś nie bardzo, żeby to było przyczyną. Rozumiem zjawisko wynikające z niedoskonałości produkcji tych ogniw, ponieważ no niestety nie każde ogniwo da się wyprodukować w super idealnych warunkach. Oczywiście są one produkowane na maszynach, które są bardzo powtarzalne i tak dalej, ale zachowanie wszystkich parametrów jakościowych w ogniwie to jest naprawdę bardzo złożony, skomplikowany proces. Tam wystarczą pewne odchyłki grubości różnych materiałów, które tam są w środku. Ja też nie zagłębiałem się w budowę takiego ogniwa, ale tak po prostu tylko snuję takie domniemania, że pewne grubości różnych materiałów, które są tam w środku, jeżeli one będą miały różne te grubości, to już to wpływa na taką realną pojemność tego pakietu. I do czego teraz ogólnie dążę? Dążę do tego, że my chcemy pracować w bezpiecznych warunkach napięciowych tego ogniwa. Czyli jest to zakres od 2,8 V do napięcia 3,4 V, 3,45 V, ja już sam nie wiem jak mówić, nieważne, w każdym bądź razie wiecie o co chodzi, jeżeli chodzi o napięcie. I teraz patrząc na charakterystykę taką napięciową pracy tego ogniwa,
No to w którym miejscu my się znajdujemy w tym ogniwie? Czy my nie znajdujemy się czasami przy tej pracy, przy takim ustawieniu napięcia, na tej bardzo, nawet można byłoby rzec, bardzo, bardzo płaskiej części wykresu, gdzie no ni hu hu, no nie jesteśmy w stanie określić tutaj tak naprawdę po samym napięciu, w jakim stanie naładowania jest dane ogniwo. Zgadzacie się ze mną? Jeżeli zgadzacie się ze mną, piszcie oczywiście w komentarzu, czy tak jest. Dalej do tematu. Ja nie jestem ekspertem, podkreślam. To są tylko i wyłącznie moje przemyślenia. Więc kontynuujemy dalej. Jesteśmy właśnie w tym napięciu. I my nie wychodzimy ponad poniżej 2,8 i powyżej 3,4, powyżej 3,45. To jak ja się pytam, my mamy dokładnie wiedzieć, w jakim my jesteśmy stanie naładowania tego pakietu, skoro my nie wybiegamy ponad to napięcie. Bo dopiero jak wyskoczymy ponad to napięcie, to zauważamy takie dziwne zjawisko, że pewne ogniwa nagle szybko wyskakują do góry i rośnie na nich bardzo napięcie, a inne gdzieś stoją w miejscu, a nawet wręcz przeciwnie, zaczynają opadać w dół. Nie wiem, czy to zauważyliście, czy obserwujecie, a może w ogóle nie wychodzicie ponad te napięcia, bo myślicie, że tak jest dobrze i że po prostu to jest prawidłowe, a później po roku okazuje się, że wasz pakiet nagle nie działa, bo ogniwo padło. No ale tak, no wy pracowaliście na tej płaskiej części wykresu, więc teraz dochodzimy do takiego mojego przypuszczenia. No skoro pracujecie cały czas na płaskiej wykresu i te ogniwa mają, bo nie wiadomo jakiego one są sortu, jakiego tak zwanego grade'a, czy to jest A, B, C, czy D i tak dalej, one zawsze będą miały różnicę w pojemności. Wiadomo, one będą większe, większe, mniejsze, ale one będą, zawsze będą, bo to jest zupełnie normalne i z tym się trzeba pogodzić, bo nie ma nic idealnego w przyrodzie. Więc jeżeli wy w ten sposób ładujecie te ogniwa, ten pakiet, to sami po prostu robicie sobie kłopoty, ponieważ wasz pakiet pracuje w zakresie, gdzie jest płasko i tam nie widać, co tam się dzieje. Nie wychodzicie ponad, więc nie jesteście w stanie dokładnie oszacować, czy to dane ogniwo już się naładowało do 100%, czy może ono ma 80%. I pewne ogniwa będą miały 100%, a pewne będą miały 80%, a może nawet i mniej. A co to, do czego to prowadzi? A prowadzi to do tego, że cały pakiet jest tak dobry, jak jedno jego ogniwo. Jeżeli teraz wy zjedziecie sobie z napięciem, przepraszam, ze stanem naładowania do 30%, to nagle okazuje się, że poniżej 30% wasz pakiet takiego tempa nabiera spadku poziomu naładowania, że momentalnie jest rozładowany. No bo najsłabsze ogniwo już było wyzerowane, a pewne ogniwa jeszcze miały 20 czy 30% naładowania. Więc tu musicie raczej wziąć to pod uwagę, że raz na jakiś czas cyklicznie należy wchodzić na wysokie napięcie, czyli na powiedzmy 3,60, a nawet 3,65 V na ogniwo, żeby po prostu BMS mógł wyrównać te ogniwa napięciowo, bo my pracujemy w górnym zakresie. My chcemy, żeby ten magazyn był cały czas naładowany, utrzymujemy go w jakimś tam sensownym poziomie naładowania, żeby on nam oddawał energię, mógł podtrzymać napięcie w momencie, kiedy mamy brak zasilania na przykład z sieci. Więc no tak mi się wydaje,
że praca w napięciowym zakresie od 2,8. 2,8 jest w porządku, bo my na dole nie pracujemy, więc nawet można powiedzieć, że i te 3 V dolny próg to też jest ok, bo ja już widzę, że ja tego pakietu rozładowywać do poziomu SOC na przykład 20% już nie będę więcej, ponieważ nie ma to jakby najmniejszego sensu, nie ma to potrzeby. Wolę po prostu przerzucić się na sieć OSD i funkcjonować na tej sieci, niż męczyć niepotrzebnie ten pakiet. No więc tak naprawdę w takim zakresie napięcia tutaj pracuję. Więc jeżeli chodzi o takie tematy, to uważam, że musimy, wy nic nie musicie, ja wiem, że będę. Cyklicznie będę po prostu robił top balancing na moim pakiecie, ponieważ to daje mi gwarancję, że te ogniwa w czasie one będą pracowały na równym poziomie. Nie będą nierównomiernie rozładowywane, bo tak jak mówię, jeżeli jest sytuacja taka, że wy, mówię, ładujecie do tego napięcia na ogniwo 3,4 V, to wy tak naprawdę nie wiecie dokładnie, w jakim procencie naładowania macie dane ogniwo, tak? No nie wiem, mam nadzieję, że rozumiecie to, co wam mówię. Jeżeli się mylę, to możecie mnie tu poprawić. Ja oczywiście takie rozwiązanie będę stosował u siebie, bo uważam, że jest ono prawidłowe i poprawne. Top balancing w moim przypadku będzie robiony tutaj raz w miesiącu i to jest przynajmniej, będę wychodził ponad napięcie 56,4 V. Właściwie nie 56,4 V, będę ładował do 56 V, natomiast raz w miesiącu będę wchodził na ten górny próg, czyli 58,4 V. Voltów, volta. Już jestem pogubiony i pomylony. Nie wiem, jak to mówić. Tu mam po przecinku jednostki dziesiętne. Jak mam 56, to voltów. Ale jak mam 56,4, to dziesiąte volta. Ok. Więc słuchajcie, teraz tak. Jeszcze dalej do tematu. Trochę dłuższy film może z tego wyjdzie. Natomiast co jest istotne? Jeżeli chodzi o rozjeżdżanie się ogniw, to podstawowym problemem tego jest szybkość. Szybkość, czyli to, jak szybko ładujemy pakiet. Problem ten właśnie pojawia się w momencie, kiedy my ładujemy pakiet szybko, na przykład tak jak ja chcę to robić, z prądem 120, z falowników tam powiedzmy tych 140 amperów, ponieważ po to kupiłem ten pakiet, po to kupiłem te ogniwa LFP, żeby ładować je szybko. Ja szanuję po prostu słońce, które wychodzi, które świeci mi na panele. Ja chcę je szybko złapać, szybko uwięzić tą energię w magazynie, żebym ja ją mógł później długo wykorzystywać. A to, że ja mam ładować pakiet, który ma możliwość ładowania prądem 0,5C bez problemu, a 1C mogę też ładować sobie w odpowiednich warunkach, jak zapewnię tu odpowiednie warunki pracy tego magazynu, no to ja nie rozumiem. No to równie dobrze mógłbym korzystać dalej z technologii kwasowej i w ten sposób by to działało, tak? A ja specjalnie kupiłem magazyn LFP po to, żeby rozbudowywując tu źródła energii, mógł szybko tą energię pozyskać i ją uwięzić i później ją wykorzystywać przez dłuższy okres czasu. Bo takie wykorzystywanie magazynu, gdzie ja kupuję 280 magazyn w systemie 51,2 V, czy tam potocznie 48 V i ładować mam go prądem 40 A, no to jest chyba jakieś nieporozumienie. Moim zdaniem to jest nieporozumienie, bo tutaj nie o to chodzi.
to równie dobrze ja mogę mieć akumulatory kwasowo-ołowiowe i ja nawet szybciej naładuję. Tak. Także nie chcę tu oczywiście nikomu ubliżać w żaden sposób. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jeżeli już wkraczamy technologicznie na wyższy poziom, no to wykorzystujmy ten potencjał, który jest w tym zawarty, a nie nadal, nie wiem, róbmy jakieś oszczędności, czy cośkolwiek innego. No przecież weźcie pod uwagę to, dlaczego ja mam ładować pakiet z prądem 40 amperów, ograniczać go, skoro słońce jest w stanie dostarczyć mi na przykład tych amperów w danym momencie 100. Dlaczego ja mam tych 100 amperów nie włożyć w tą baterię? No ja nie rozumiem, skoro jest to możliwe, dlaczego ja mam tego nie zrobić? Ja po prostu muszę tylko i wyłącznie odpowiednio kontrolować stan tego pakietu, stan naładowania, stan napięć ogniw, żeby żaden parametr nie wyskoczył mi ponad normę. Ale jeżeli mam tą możliwość i mam ten bezpieczny zakres naładowania z dużym prądem, bo ja nie twierdzę, że ja mogę pakiet od spodu, czyli od zera, naładować do góry, czyli do 100% z prądem 100 amperów. No wszyscy doskonale wiemy, że nie jest to możliwe, że jeżeli zaczynamy ładowanie od początku, to musimy ten prąd ograniczyć częściowo. Później jak wchodzimy na już powiedzmy tą prostą, to wtedy możemy mu przyłożyć i możemy ładować mu z tym prądem, ale jak już później dochodzimy do tego wybicia, to tu znowu musimy ograniczyć ten prąd. I tu nasuwa się kolejny temat. Temat związany właśnie z samymi falownikami. Z samymi falownikami, które w takiej konfiguracji jak tutaj mamy, czyli nie mam żadnego połączenia tych falowników z moim magazynem energii, jak on ma wiedzieć, jak ma ładować? Jak on tylko i wyłącznie ma co? Informacje o napięciu i informacje o tym, ile ma prądu dostarczyć. Właściwie parametr, ile ma prądu dostarczyć do magazynu. Ale jak w magazynie rozjeżdżają się ogniwa, to nie występuje naturalny proces ograniczenia prądowego tych ogniw. I falownik nie wie, czy ma ładować z mniejszym prądem, czy z większym prądem. I ładuje z ustawionym prądem. I puka takimi impulsami prądowymi w ten magazyn, a tu BMS działa i alarm go zatrzymuje od ładowania, bo przekroczone zostało napięcie na ogniwie, ustawione to wysokie. Dlatego jeżeli chodzi o takie systemy na takich ogniwach LFP, moim zdaniem musimy też dążyć do tego, żeby magazyn i falownik, żeby one były po prostu ze sobą skomunikowane. One muszą ze sobą gadać, tak? No, mam nadzieję, że rozumiecie. Tak jak ja teraz do Was gadam, to falownik musi gadać z magazynem. Magazyn musi gadać do falownika. Stary, słuchaj, bo ja już się naładowałem do pełna, pewne ogniwa mi tu wyskakują. Weź mi ogranicz prąd, bo za szybko mi się to ładuje. I musisz mi obniżyć prąd ładowania, no bo za chwilę mi ogniwa wyskoczą, tak? Rozumiecie? Także to jest bardzo istotne. W momencie, kiedy następuje wybicie ogniwa, to my musimy ograniczać prąd, bo nam tam zostało już tylko trochę procent do naładowania. Tam od momentu, jak jest już napięcie, nie wiem, 3,45 V, to mamy do tego 3,65, jeżeli ktoś ładuje full, to mamy 10% energii, może 15, no nie wiem, ile tam wejdzie. Więc tak jak mówię, ja nie jestem ekspertem od ogniw. Moim zdaniem sugerować się nie musicie. Nie musicie, ale przemyślcie sobie to, co mówię, ponieważ może coś tam mówię sensownego w
tym moim gadaniu. No, także ja zakończyłem już roboty, które tu u siebie robiłem w ostatnim czasie. Niestety, no już nic Wam więcej nie jestem w stanie pokazać, bo musiałem szybciutko temat oddać, bo poszło to w eter. No i co? I tyle. Dalej wracam do roboty swojej. A jeżeli chodzi o tu te białe regulatory 2, no to jak widzieliście na filmie, regulator już jest skomunikowany. On sobie już tutaj gada, więc mam możliwość odczytywania parametrów z niego za pomocą oczywiście mojego ukochanego modułu ESP32 i one sobie tu gadają w systemie Home Assistant jest. Więc jest całkiem w porządku. Mam jeszcze problem z wysterowaniem wyjścia DC Load. Jeżeli nie będę mógł się dogadać po Modbusie z tym regulatorem, to tak jak widzieliście na poprzednim filmiku, zastosuję tutaj ten półprzewodnikowy przekaźnik, który znalazłem u siebie. Wykorzystam go do sterowania właśnie sterowania załączeniem napięcia do falownika, do tego, do regulatora drugiego, który już odbiera napięcie, prąd, energię z kwasu i przekazuje ją do LFP-ka. I za pomocą właśnie tego ESP-ka będę tym przekaźnikiem półprzewodnikowym sterował. Więc taka koncepcja jest. No, to tyle. Sorry, memory, że taki długi film wyszedł. Miał być krótszy. Mam nadzieję, że nic nie popierniczyłem w tym materiale. Mam nadzieję, że przekazałem Wam jakąś sensowną wiedzę. A i wiedzcie też jedno, że jeżeli chodzi o rozjazd ogniw, to nie jest mi on obcy, ponieważ wcześniej korzystałem z technologii kwasowo-ołowiowej, a tutaj jest podobna sytuacja, tak? Mamy akumulator zbudowany z 6 ogniw, które są też szeregowo spięte i między nimi również pojawiają się rozbieżności napięć, z tą różnicą, że my w tym akumulatorze bez ingerencji, no to tak średnio powiedzmy, że jesteśmy tam w stanie, o takim stanie stwierdzić, jakie napięcia. Może jakbyśmy tam korki odkręcili, czegoś poszukali, coś dotknęli, to może zmierzymy napięcie poszczególnych ogniw. Ale w normalnym użytkowaniu nikt tego nie robi. Ale ludzie zapominają też o jednej bardzo istotnej rzeczy. Takie akumulatory kwasowo-ołowiowe potrzebują raz na jakiś czas takiego procesu zwanego wyrównywaniem, wysycaniem, przeładowaniem, można to różnie nazywać. W normalnym cyklu użytkowym jak najbardziej ładujemy sobie ten kwas do napięcia powiedzmy tych 15 V, wliczając jakieś tam spadki na przewodach i tak dalej, bo to jest normalne i to występuje. Więc na akumulatorze powiedzmy będziemy mieli to 14,8 V, tak? Jeżeli chodzi o jeden akumulator 12 V. No, ale my musimy raz na jakiś czas taki akumulator również przeładować, wyjść ponad ten stan. Po co? Po to, żeby prąd jakby rozpłynął się równo po wszystkich ogniwach w tym akumulatorze, żeby każde ogniwo wyrównało się napięciowo, żeby napięcie było na każdym z ogniw równe. Jeżeli zapominamy o tym procesie, no to sorry memory. Nie dziwmy się, że akumulator po 2 latach, czy nawet, no nie wiem, tam 2-3 latach jest do wyrzucenia. No bo on ulega zasiarczeniu przy takim ładowaniu. Tak? My tej siarki jakby z tych płyt
w naturalny sposób nie strącamy, nie powodujemy, że ten elektrolit w tym akumulatorze kwasowo-wołowiowym ciekłym, on się miesza naturalnie, bo w momencie, kiedy my ładujemy do tego napięcia 2,7V na celę, to występuje proces gazowania, tam się pojawiają bąbelki, te cele stają się elektrolizerem, tam jest produkcja wodoru, tlenu, tam się odbywają różne reakcje chemiczne, więc jak tego nie robicie, no to niestety, no, wasze akumulatory po dwóch czy po trzech sezonach są szmelc. No, także to tyle w moim temacie. Sorry, że przedłużyłem temat, pół godziny to trwało, mój wywód. Jeszcze raz zapraszam do lajkowania tego materiału, do subskrybowania mojego kanału tam poniżej, bo no, możecie się zdziwić, że mogę wam różnych ciekawych materiałów jeszcze dostarczyć. A jakich dokładnie, to nawet się nie spodziewacie, więc zapraszam bardzo do subskrypcji. No i widzimy się na następnym materiale wideo. Pozdrawiam i cześć!